terena tutaj. I dzisiaj chciałbym powiedzieć tylko tyle, że dziękuję wszystkim, którzy oddali na mnie głosy, ale wierzę w to, że za rok będę miał więcej do powiedzenia i tutaj, do mikrofonu, jak i w tym plebiscycie. Dziękuję. Dobry wieczór. I have watched your prime, I am not a Zajęta okaza nie upoważnia do tego, aby z tytułu zajmować Państwu czas, więc króciutko chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy oddali na mnie głos. Chciałbym pogratulować wszystkim laureatom. I również tym, którzy nie oddali na mnie głosu, ale postaram się w najbliższym czasie, żeby udowodnić, że się byli. Dziękuję bardzo. Thanks a lot for choosing me. It's a big honor for me. And I hope next year will be there also. Dziękuję bardzo. I just want to say thank you very much to our friends, Mr. President, Board Director, Chairman Staff, my teammates, and let's say thank you very much. Cieszę się, że część kibiców oddała na mnie głos, pomimo tego, co powiedziałem. Ale cieszę się bardzo, że po raz kolejny tutaj jestem i zająłem miejsce na pudle. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim to chciałbym podziękować osobom, które organizują od lat konkurs, że wymyślili sobie taką inną kategorię. Dziękuję bardzo za to cenienie. Mam nadzieję, że od tego momentu kibice piłkarscy będą postrzegani trochę inaczej przez środowisko dziennikarskie, media, aniżeli w ten sposób, jak zostałem do tej pory przedstawiony. Chciałbym przede wszystkim przy tej okazji podziękować bezimiennym dla Państwa może osobom, ale dzięki którym ta cała akcja się odbyła. Jest to ponad setka osób, które zagwarantowały, kolokwialnie rzecz mówiąc, swój wypas 50 na tym meczu. Podziękować również chciałbym klubowi Wisła Kraków, bez którego oczywiście coś takiego jak zorganizowanie takiej akcji z dzieciakami nie mogłoby dojść do skutku. W sytuacji, kiedy wokół naszej dyscypliny, wokół sympatyków, kibiców, opinia publiczna ma nie najlepsze zdanie, tego typu pomysł, żeby stworzyć drugi obieg kibicowania na stadionie Mistrza Polski, w kolebce piłkarstwa polskiego, w Krakowie, zasługuje na najwyższe uznanie. Ten drugi obieg pozytywny to nie jest obieg podziemny, a jak najbardziej naziemny, a nawet sięgający wyżyn, jest godny pełnej akceptacji. Małopolski Związek Piłki Nożnej w pełni podziela i docenia trud intelektualny i moralny stowarzyszenia. Następna nagroda będzie pewnego rodzaju prezentem, bo jej laureat akurat dzisiaj obchodzi 20 urodziny. Proszę Państwa, odkrycie roku 2011, Michał Czekaj, Wisła Kraków. Sporo zawodników byli, którzy mogli też dostać tą nagrodę, przynajmniej jak Michał Chrapek z Kolejarza Stróże. I w Małopolsce jeszcze kilku takich zawodników się znalazło. No ja mogę tylko podziękować tym osobom tak naprawdę, które oddawały na mnie głosy. No i fajny prezent na 20 urodziny na pewno. Jak no, otrzymałem tę nagrodę, to oznacza, że sporo ludzi musiało oddawać na mnie głosy. No i tak jak mówiłem wcześniej, że będę starał się udowadniać to i po prostu, żeby nie zawieść tych osób, które oddawały na mnie głosy, swoich przyjaciół, rodzinę i kibiców Wisły na pewno. Najlepszym piłkarzem Małopolski roku 2011 został Cezary Bilk, Wisła Kraków. Przede wszystkim jestem zadowolony i jednocześnie zaskoczony, że gdzieś ten taki mój styl dosyć specyficzny został dostrzeżony i doceniony. Tutaj na dalszych miejscach było wielu naprawdę kreatywnych i ciekawych zawodników, tym, tak jak mówię, większe zaskoczenie moją osobą. No ale cóż mogę zrobić, to tylko jest ogromna mobilizacja do dalszej pracy.
No zdania nie zmienię. Dużo trudniej jest się utrzymać na tym szczycie niż na niego się dostać. Także przede mną dalej ciężka praca i dalsze wyzwania.